dzień dobry. Dziś czuję, jakbyśmy znowu wrócili na studia. Spałam godzinę, lecimy spóźnieni na pociąg i zaraz ruszamy w trasę do naszych przyjaciół. Jest piękny wschód słońca, no i trwa walka z czasem. I to jest ta sama trasa, którą jeździliśmy na studia do Szczecina. Na szczęście pociąg jest bardziej opóźniony od nas. Jest to życie. Gorzów Wielkopolski. I nie bały chrobnego. No to ja tylko powiedziałam, że do Natki przyjeżdżam. Do ciebie przyjechałam. Boże, ile tu jest radości. Tak, Bocie, teraz nie, Natka. Tylko gilajcie. No w ogóle się tu nie zameldowaliśmy, już się robi ciemno, ale byliśmy bardzo zapracowani i bardzo zajęci. Tutaj w ogóle nie ma czasu na nic. Ja nie wiem, jak funkcjonować. Rafał, on chce od ciebie liznąć. A ty jesteś taki niedostępny. Z taką maskotką. Dziś czas na kolejny odcinek serii Podróże z Natką. Dzisiaj zabierzesz nas w wyjątkowe miejsce. Tak. Gdzie to będzie? Później się dowiecie. O, nie za szybko. Jedziemy do Popowa. I jest to najbardziej świąteczne miejsce w okolicy, zdecydowanie. To ja nawet nie wiem, czy to nie było, że w Polsce. No. W telewizji. Zaraz się przekonam. Jak my tam będziemy, to już na pewno będzie najbardziej. Idziemy w stronę światła. Ale pięknie. Nie, no, odjazd. To jest rakieta, nie? What? I można wchodzić na podwórko wszędzie, nie? Nie mogę, jaki czadzio. Dajcie znać, czy byliście już kiedyś w Popowie. Jaki Mikołaj Czederski. No nie mogę. Oczywiście. Tutaj, no. Nie wiem, na co patrzeć. Jaki Czederski Mikołaj. I sanie Mikołaja. Czad. Ale czad. Ale super. OSP Popowo wystawiło wóz strażacki. No, już nie muszą alarmu włączać. Z daleka widać. Ale trochę musiało pracy im to zrobić. No nie. Nie, no Natka, ty to znasz tak magiczne miejsca. To są w ogóle prywatne posesje. Tutaj można wchodzić teraz, robić sobie zdjęcia, zwiedzać. Czerwony plantek. O, faktycznie. Rzadko się widzi, no. Super, jest super. A ten kościół jest nawet podświetlony cały. Jelki. Całe ogrodzenie. A tutaj jest jeziorko. Czy taki staw mi się pięknie wszystko mieni w tej wodzie. O, tutaj z przodu też ładnie. Tam na lampach Nikoli jest w śniegu. Jakie latarnie. Oczywiście. O, dziękuję. Nie mogę, jaki ogród, jaki pociąg. Natka. Natka. Tu jest szopka. Magic. Szopka. Jest. Niezła szopka. Nie, no, nie. Ale mega, co? No. W ogóle jak tam patrzysz, nawet w dal, nie? No. Tam domek, tu ten. Super, a tam domek, a tam. Jak z piernika. Tak, naprawdę, przepięknie. Do domku z piernika. Boże, jak tam będzie Baba Jaga. No czat. No czat. Tak. Przestać i się patrzeć. No tam po drugiej stronie to jest prawdziwa chatka z piernika. Dużo dmuchańców, jest też podświetlanych oczywiście. No magicznie, my jesteśmy tutaj przed 19:00. Najlepszy czas, żeby tu się wszystko rozświetliło pięknie. Natka już nasze misie z samochodu. A ja patrzę na wprost na ten dom. Nie mogę. Czy oni w ogóle muszą w środku palić światło, jak to jest tak jasno? I ogrzewania chyba nie trzeba? Lampki ogrzeją? No, magiczny spacer. Dajcie znać, czy już byliście w Popowie. No, chyba mamy zwycięzcę. Szał. Aparat nie wyrabia tej częstotliwości. Serio. Poszaleli. Uwaga, to Popowo. Ja tu chodzę jak zaczarowana.
Rafał stwierdził, że to jest takie popowo-ktosiowo. Oświetlone pięknie. No magic. Pięknie. Te fioletowe lampki też są. Tak. Włosić, no nie, nie da się. Nie da się włosić. Nie, no genialne miejsce na spacer. Ale na wycieczkę zrobiliście. Dziękujemy. Bardzo fajnie. Teraz do McDonalda. Dziękujemy pięknie za wspólny spacer. Zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę i jak zawsze do zobaczenia w kolejnym odcinku.